studenci pierwszego roku odbywają szkolenie stanowiskowe, poznają wszystkie maszyny. Nie na wszystkich urządzeniach mogą pracować sami, ale większość takich podstawowych narzędzi ręcznych studenci wykonują. Te zajęcia są dosyć trudne. Tak naprawdę trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Solarnia jest niestety wymagająca. Materiały, one są bardzo wymagające czasowo. Są wymagające, ale jednocześnie są bardzo wynagradzające. Jeżeli projekt wychodzi i jeżeli ten projekt jest dobry i jedzie i zdobywa jakąś nagrodę, to jest wtedy bardzo duża satysfakcja z tego, że samemu coś się zrobiło. My to widzimy, jak ci studenci często zmieniają się pod wpływem tego projektu, który wykonują i nabierają takiego szacunku do tej pracy, którą wkładają w swoje projekty. Często wykonanie projektu z dobrych materiałów niesie ze sobą więcej pracy i jest to zderzenie z rzeczywistością i lubimy widzieć, jak student odkrywa, że to, co robi, jest dobre, że to drewno, ten materiał jest fajny. To przyciąga. Przyciąga fakt wytworzenia czegoś własnymi rękami, coś, co nam odpowiada estetycznie i spełnia nasze jakieś tam wyobrażenia. I to daje naprawdę dużą satysfakcję. Jesteśmy sprawczy, możemy zrobić sobie krzesło i jak zrobimy sobie to krzesło będzie z nami zawsze, bo jest dobrze wykonane, jest z drewna, jest ładne i jest nasze.